Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj korzystając z tego, że jestem z tym oto gościem na spacerze i z tym oto nowym gościem na spacerze, opowiem Wam o tym, będzie to taki wideoporadnik, jak przemycać psy przez granicę. I teraz, aby była jasność, w związku z tym, że nie wszystko, co legalne, jest uczciwe i w drugą stronę, nie wszystko, co właściwe i uczciwe, jest legalne, to zastrzegam sobie, że wszystko, co powiem, wszyściutko, to jest fikcja. To się nie wydarzyło naprawdę, tak nie było, tak nie można, nikogo nie zachęcam. Także skoro mamy formalności z głowy, no to powiem Wam o tym oto osobniku. Ten oto osobnik jest ze mną od roku. Oczywiście przypominam, że to jest fikcja, wymyślam to teraz na poczekaniu. I teraz sytuacja wyglądała w ten sposób. Rok temu we wrześniu, wtedy z narzeczoną, dzisiaj już z żoną, pojechałem sobie do Czarnogóry. I przylecieliśmy w piątek Wizzerem, tanie loty. Plan był taki, przylatujemy w piątek, wracamy w poniedziałek. Taki weekendowy wypad, city break, jak to niektórzy mówią. No, te się bawią cały czas. No więc plan był prosty, nieskomplikowany, ale wyszło jak wyszło. Przylecieliśmy wieczorem w piątek, rano śmigamy sobie zwiedzać. Idziemy zwiedzać, idziemy sobie w stronę centrum miasta, w którym byliśmy. No i moja Karolina mówi, napijmy się tutaj kawy może, bo chcemy się kawy. No to idziemy do knajpy na kawę, siadamy na zewnątrz i tam pojawia się ten oto piesek i kładzie mordkę na stopie Karoliny. No i głaszczemy go, fajny, miły, sympatyczny. Idziemy dalej, a pies za nami. No więc pytam pół żartem, pół serio, to co, bierzemy go? No i Karolina odpowiada, no dobra. I po chwili stwierdziliśmy, że faktycznie można by go zabrać. No ale jak? Do samolotu? Nie bardzo. Więc dobra, wysyłam posta na Facebooku, na paru grupach, jak tam z tymi psami z zagranicy. Czekam na odpowiedź, w międzyczasie śmigamy do weterynarza, aby dowiedzieć się też co i jak. Idziemy do jednego weterynarza, zamknięty. Idziemy do drugiego, ma przerwę. Idziemy do trzeciego, to już było kilkanaście kilometrów piechotą z tym psem. Całodobowy, fajny, fajna klinika. Więc mówimy tak. Hello, hello, to jest fajny pies. No, cicho, spokój. No, z nowym się bawią. Więc mówimy, że chcemy tego psa brać do Polski. Oni, really, serio? Trochę się dziwili, bo to nie jest chyba normalne. Zbadali, wszystko tam sprawdzili. No i okazało się, żeby psa legalnie wywieźć do Unii Europejskiej, bo Czarnogóra jest poza Unią, to trzeba spełnić pewne warunki, a mianowicie szczepienia, w tym wścieklizna, muszą być 3 tygodnie przed wywozem. No i pomyślałem sobie, że trochę niefajnie, ale zagaduję i mówię, to może pani wpisze, że te badania, te szczepienia, które zrobiliśmy, były 3 tygodnie temu. Ona mówi, nie może, bo to jest system, wszystko jest sprawdzone, więc żadna lewucha nie przejdzie. Oczywiście podkreślam, że tak nie było, wymyślam. No i tak sobie myślę, co i jak. Ale sprawdziłem, jakie są konsekwencje na granicy, kiedy się ma psa z nieważnym paszportem. I okazuje się, że jeżeli nie chcesz przejechać dalej, tylko chcesz wrócić, to nie ma żadnych konsekwencji. No i to mnie pocieszyło. W międzyczasie pisze do mnie mój wspólnik, żeby nie mieszać go w tą aferę. Powiem tylko tyle, nie powiem jak się nazywa, powiem tylko tyle, że prowadzi kanał Ekspert Bentleyu. Także on mi tam pisze o sprawach naszych biznesowych, a ja mówię mu, słuchaj, nie mam czasu, bo teraz myślę, jak tu psa przemycić z Czarnogóry. A on na to, jak wygląda sytuacja? Ja mówię, sytuacja wygląda taka, że to jest pies. Wysłałem zdjęcie, te, które teraz widzisz. To jest pies. Ja chciałbym go mieć w Polsce. Minęły 2 minuty, dostałem odpowiedź. Ale słuchaj, to jest tylko 17 godzin od Katowic. Jak ja wyjadę za godzinę, to będę u ciebie w nocy. No to mówię, piszę mu, dobra, to przyjeżdżaj. No i tak też było. Droga do Czarnogóry okazała się trochę dłuższa, bo po drodze są dziwne, dzikie kraje i tam w nocy przeszukania przez policję samochodu, różne rzeczy się działy po drodze. Skracając, przyjechał, przenocował parę godzin, rano śmigamy do Polski, jedziemy na granicę,
chowamy psa pod bluzą, w nogach, z tyłu ja sobie siedzę, pies w nogach. I tak dwie granice przejechaliśmy, uśmiechając się szeroko do celników i nie było problemu. Gdyby się okazało, że ktoś go zauważył, to byśmy mówili, ach tak, tak, tu piesek sobie śpi, tu jest paszport. Oni by nam mówili, że ten paszport jest nieważny i byśmy jechali na drugą granicę albo za parę godzin na drugą zmianę celników. I to jest w ogóle ciekawy case, że wiele osób mówi, ok, czegoś nie wolno, coś jest nielegalne, czegoś się nie da. Ludzie na Facebooku pisali mi powodzenia z przyjechaniem z tym psem do strefy Schengen. A ja odpisałem gościowi, zobaczysz, jeszcze ci wyślę zdjęcie tego psa na mojej kanapie. No i też potem tak zrobiłem. No, tutaj jest zabawa w pełni. Ten biały Kobi jest nówką sztuką, mamy go 2 tygodnie. To jest następca Tiny, o której nagrywałem film jakiś czas temu. Też pies ze złamaną miednicą, poskładany jakoś do kupy, no i jest z nami. W każdym razie, pies przyjechał do Polski, wszystko grało. No i minęły 3 dni, a pies nagle na środku imprezy urodzinowej siada i, że tak powiem, leci mu z 2 stron. A wcześniej tak się nie zachowywał, wszystko było z nim ok. Więc idziemy do weterynarza w nocy, wszyscy po drinkach, oczywiście kierowca trzeźwy, ale my w dwójkę z narzeczoną wtedy jedziemy do weterynarza i okazuje się, że ma parwowirozę. Parwowiroza to jest taki psi tyfus i co drugi pies na to umiera. W sensie powiedzieli, mamy szansę, pół na pół, że go wyleczymy. A nie po to przejechałem tyle kilometrów z psem. Wiecie, kilometry, bramki, wszystko to trochę kosztowało, żeby teraz on mi umierał. No i teraz dostaliśmy receptę do Mikołowa, jestem z Katowic, żeby rano pojechać po coś, co się wstrzykuje, przytacza i po prostu to może pomóc. No i rano faktycznie jadę na kroplówkę z Monte, bo nazywa się od Montenegro Monte. Jadę z nim na kroplówkę, go tam wzmacniają, a moja druga połówka jedzie do Mikołowa po ten magiczny specyfik. Ja teraz nie pamiętam, albo surowica, albo osocze. Załóżmy, że to była surowica. Jedzie do Mikołowa po surowicę. I co? O, ważka. I ja w międzyczasie rozmawiałem z moją koleżanką, pozdrawiam Asię, która prowadzi fundację. I Asia mówi, piernicz, powiedziała trochę inaczej, piernicz to osocze, czy są surowice. W Czechach jest właśnie albo osocze, albo surowica, alternatywna w każdym razie wersja. I tam to super działa. Ja leczyłam wszystkie psy tym właśnie. Ona ma fundację, w której pomaga głównie kotom, ale też psom. I się pytam, ale leczyłaś to i jak to pomogło? A ona mówi, wszystkie wyleczyłam tym. No i się okazało, że w Czechach jest coś, co w Polsce nie jest dopuszczone do obiegu, ale jak się da to weterynarzowi, to on poda. Bo po prostu nie ma pewnie jakiegoś szwagra, czy kogoś, kto ma na tym deala, a na tym drugim jest deal. Także w praktyce to była sobota, dzwonimy do kliniki, która była czy na do 13, mówimy, że będziemy 15 po 13, gaz do dechy, do Czech, po magiczny składnik, który pomoże naszemu psu. No i faktycznie zabraliśmy to, podaliśmy i pies po paru dniach zaczął normalnie funkcjonować, a byłoby z nim bardzo źle, wyglądał jakby miał umrzeć w każdej chwili. No i się udało. No i tutaj wniosków może być kilka. Tak jak mówiłem, po pierwsze nie ma co przyjmować za pewnik tego, jaki jest przepis, co ktoś mówi, co wypada, bo nie na tym polega życie smart, tylko trzeba często, albo chociaż czasem, podważać pewne pewniki, pewne prawdy absolutne. I ja to robię regularnie. Regularnie podważam i konfrontuję to z rzeczywistością, bo gdybym tego nie robił, to nie miałbym psa. Gdybym tego nie robił, to może miałbym psa, ale on by mógł umrzeć, przynajmniej była szansa pół na pół. A tak wystarczyło dowiedzieć się, sprawdzić, jakie są możliwości i tyle. Także tak to właśnie wygląda. Także takich przykładów można mnożyć z życia, kiedy to się kalkuluje. Taki przykład trywialny, on już nie jest ważny, bo w tym roku to zmienili, ale jeszcze w tamtym roku było tak, że na przerejestrowanie auta, czyli nowy dowód osobisty i nowe blachy, miało się 30 dni, a jak się tego nie zrobiło, to co? Nic. Po prostu nic. 30 dni wystarczyło przeczekać, no i wystarczyło mieć umowę do tego dowodu, że się kupiło auto i nie było żadnego prawa z żadnymi konsekwencjami, które mógł
takich policjant na przykład egzekwować od Ciebie przy kontroli. No i teraz mimo wszystko większość Polaków przerejestrowała auta i ja pomijam te 100-kilkadziesiąt złotych, które to kosztuje, ale siedzieć parę godzin tam w tym urzędzie komunikacji to był bezsens. Teraz już no dalej jest bezsens, ale wtedy nie był obligatoryjny. I nawet jeżeli masz pracownika, który Ci skoczy tam i to będzie ogarniał, to po co marnować jego życie na bezwartościową pracę i po co mu za to płacić? Bez sensu totalnie, ale ludzie tak robili. I taki przykład naprawdę można by mnożyć, ale myślę, że doskonale rozumiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby nie dać się tak stłamsić i wmówić sobie, że coś, co jest niewłaściwe, jest właściwe. Jeżeli na przykład chcesz ratować komuś życie, to jak temu psiakowi, to po prostu ratuj. Konsekwencje z reguły nie są tak duże, jakby się wydawało. W tym przypadku konsekwencje są takie, że po prostu... Monte! On ma swój świat. Że mam takiego psa i bardzo on mi się podoba. Mociak, no... W ogóle... Monte, mordo. Także działaj właściwie, działaj wbrew schematom, bo to jest wartość sama w sobie. Jeżeli nie jesteś zamknięty w boksie, nie działasz jak robot, tylko po prostu robisz swoje. Także z tego miejsca bardzo Ci dziękuję, życzę Ci wspaniałego dnia. Hakuna Matata, my dalej śmigamy do lasu. Cześć! Aha! Jakbyś mnie spytał, jak wygląda Czarnogóra, to nie mam pojęcia. Nie zdążyłem zwiedzić. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.